Tak jest, musimy to jeszcze uwiecznić. Tak. Nasza pani tutaj jeszcze czyści kamperka. Tak. W garażu już wszystko poukładane. Tak, jeszcze miejsce nawet zostało. Także czyścimy kampera ze różnych śmieci i glaków. Jeszcze z Garmisch-Partenkirchen i wyjeżdżamy dalej. Jedziemy w kierunku Mediolanu. Dnia. Tak, nowy dzień, nowe miejsce. Jesteśmy na takim kampingu, znaczy właściwie parkingu kamperowym, bo tam no i ciężarówki stoją tego, ale jest taki duży park niedaleko centrum. A gdzie? W Mediolanie, słuchajcie. Jesteśmy dzisiaj w Mediolanie. Jesteśmy umówieni z naszą znajomą, która przyjdzie do nas na siadanko za chwilę. I po śniadanku idziemy na Mediolan. Mamy nadzieję, że zobaczymy katedrę w Mediolanie, która jest bombastyczna. Bombastyczna, tak? I La Scala. La Scala tak samo jest miejscem, które trzeba nawet z zewnątrz zobaczyć. Bo to tam takie świetności bywały w tej operze, w tym budynku, tak? Także tam na pewno jest pełno dobrej energii. Pełno energii ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli. I tak to jest, że trzeba czerpać zawsze energię z ludzi, którzy ją mają nadto, tak? Przebywajcie z ludźmi, którzy tryskają dobrą energią. Przebywajcie z ludźmi, którzy pozytywnie są nastawieni do życia. Chodzimy, słuchajcie, z metra w Mediolanie. Jesteśmy od razu pod katedrą. Piękna ta choinka. Zobaczcie, ta wielka. Idziemy, towarzystwo. Podobno tą katedrę budowali przez 600 lat. Pomnik, nie wiem czyj to pomnik jest. Zobaczcie, jakie spotkanie. Cała trójka wspaniałych, najpiękniejszych kobiet na świecie. Trzy piękne kobiety w Mediolanie. W jednym, nie? No. W jednym mieście. I to jeszcze na jakim tle? Coś na temat Mediolanu. Gosia tu już na pewno więcej zna, więcej poznała. I już jest ile? 4 dni? Nie, no dłużej, no tydzień. No. Jest Mediolan ładniejszy niż tam, gdzie mieszka, Madryt, po Madrytu? Nie, Madryt jest ładniejszy. Ma, ale ogólnie jakoś ulicę mi się starówka bardziej podoba w Madrycie. W Madrycie. No to jeszcze Madryt musimy też zaliczyć. Musimy zaliczyć, tak. To jest moje zdanie. Aż Toledo to w ogóle, słuchajcie, Toledo już w ogóle przeskakuje. No, to będzie Madryt, Toledo, no, wszystko to będzie, razem, będzie odwiedzone, tak? Ale na razie koncentrujemy się na Mediolanie. Tak.
Ale chodź dalej. Najpiękniejsza i najdroższa galeria, słuchajcie. I idziesz swoimi dziewczynami. Tak. Podłoga piękna, nie? No piękna z marmury, ale jakieś czynienie świetnie. A Lego lubisz? Lego lubisz? Tam jest sklep Lego. No jest to eleganckie, powiem wam, wszystko wygląda bardzo ładnie. Ludzi mnóstwo. No, firmy, same jakieś prestiżowe firmy, Savini, Louis Vuitton, Prada, Dior. No elegancko. Wyszliśmy teraz z galerii bardzo luksusowej, same poważne firmy, tak? Poważne firmy, poważne ceny, poważny towar. Ochraniarze. Tak. Jeszcze powiem, że w tych sklepach to nie ma cen. Są produkty, ale bez cen, wiesz? Aha, na tych tak. Produktach nie ma cen. Ceny dopiero się dowiadujesz, jak skąd ta ściągają. Pani cię zmierzy z góry na dół. Tak, a nie tak. Zresztą ci ludzie, co wchodzą do tych sklepów i kupują, to tak, po prostu nie interesuje cena jaka. Ważne, że mi się podoba, biorę i koniec. Tak, produkt jest, tak. Gdzie jest dół? Sklep Mocha Express. Tak? Ale już kawa mielona? Aha. Zobaczcie. Różnego rodzaju naczynia do przyrządzania kawy. Bardzo fajne to. O, jakie paczki. Zobacz. To fajnie wygląda. No. Pięknie, pięknie to wygląda. To nie jest takie też bardzo drogie, nie? No. Tu dla całej rodziny, dzban, 5-litrowy na pewno. No. No, takie, to są takie typowe na kawę, nie? Tak, kawiarki. No. Fajnie to wygląda. Ale pachnie fajnie. No. No, dla kogoś prezencik dać, no. Tak jest, i teraz jesteśmy znowu koło katedry. Idziemy teraz w kierunku ulicy Handlowej ze sklepami, tak, bo dziewczyny chcą coś w sklepach zobaczyć. No i zaciągnęły mnie kobiety do Victoria's Secret. Jak się pani Mediolan podoba? No na razie tak sobie, bo musiałam siedzieć godzinę czasu w sklepie w jakiejś perfumerii z córką. Ale ogólnie to fajnie. Luisa zadowolona? Patrzcie, jaką torebkę ma. Victoria Secret. W jakiej restauracji? Nie, ja sufity, ten ściany. Nie po ludziach.
jeszcze na mnie zjeść, a potem mi to wyjdzie. No. I kto z nami jest? Gośka. Zaraz, nie wiem, no. Pan jest... Słuchajcie, Gośka z nami jest. Hiszpanka. Nie jestem Hiszpanka, nie mam... No. I Luiza, co była przed chwilą Victoria's Secret, podobno miała być szczęśliwa. No jest, ona ma wewnętrzne ukryte szczęście. I Ula, która dowodzi całą wycieczką. Dotarliśmy, słuchajcie, pod La Scalę. Tak, słynny teatr, albo jak to można nazwać? Bo pisze opera. Teatr operowy. Teatr operowy La Scala, słynna na całym świat właściwie, tak? I najwspanialsze osoby, artyści, operowi, wokaliści, tak? Występowali tutaj właśnie, w tym budynku. Słuchajcie, aż czuć tą energię. Uwaga, bo ktoś będzie śpiewał. Nie, ja to nie mam ani grama z tego, co oni mają, mieli, mają, pięknie. Ludzie by ci pieniądze zrzucali, to żebyś nie śpiewał. Ale szczerze powiem, że wyobrażałem sobie to, to miejsce jakoś większe, takie bardziej, wiesz, no. Ale jesteśmy, La Scala. Zobaczcie, jakie piękne. Kolejny dzień przy kawusi, po śniadanku już teraz, także możemy całkiem na spokojnie podsumować ten wczorajszy dzień. Jak widzieliście, wczoraj byliśmy w Mediolanie, w środku centrum. Miasta, w centrum, przy katedrze, na takim fajnym deptaku, luksusowym deptaku. Tak, kobiety chodzą po tym deptaku i wszystkim się oczy świecą, także nawet tam lampy nie trzeba włączać, bo wszystkie kobiety mają takie gały, tak? Patrzą na te torebki, na te sukienki, na tą biżuterię tam, tych wszystkich perfumy, tak? Tych wszystkich Coco Chanel, Prada, Zara i wszystko inne. Bo to jest fajne, to jest naprawdę wszystko fajnie zrobione, fajnie pokazane, ale... Ale mi się oczy nie świeciły. No tobie nie. Ty to jesteś jednak porządna kobieta. No i tak, drodzy moi, mamy, nie wiem, jaką długą pauzę, przerwę, bo złapaliśmy gumę w aucie. Nie wiem, jak to długo teraz potrwa, że żeby to naprawić. Bo koła zapasowego nie mamy. No i pauza. Tak, oto nieprzewidziana pauza na autostradzie. Tak. Słuchajcie, mamy dziurę grubości palca w oponie. No i czekamy na pomoc. Na pewno to byli ci terroryści. Zieloni, tak, zrobili blokadę. Rzucili coś. Na to. No zobaczymy. Kurczę, no, a nic, musimy teraz czekać, aż ktoś przyjedzie i nam wymieni opony albo no, jakoś naprawdę. Nie ma opon. Znaczy mamy taki płyn do uszczelniania opony, ale tam jest dziura, mówię, na palec. Także no
to nic nie da, bo i tak byśmy, jeżeli nawet by coś kupić, i tak trzeba wymienić. Wymienić opony i kupić ten, no i teraz czekamy aż przyjadą. Zgłosiliśmy no. do naszego ubezpieczalni. No ale ubezpieczalni, ale to oni muszą tu na miejscu kogoś znaleźć. Tak jest. Dobra. Musimy poczekać teraz najpierw. Myśleć pozytywnie. Najpierw pijemy kawkę i. Tak, mamy taką pauzę. Trzeba się uspokoić. Pauzę na kawę. Wiecie, bo chcieliśmy kawę wypić, więc jest teraz pauza na kawę. No.